Francine Rivers. Pudełko po butach. Tłumaczył Krzysztof Bednarek, czyta Tadeusz Chudecki. Nagranie Fundacja Głos Ewangelii. Wydawnictwo Bogulandia. Pewnego pochmurnego dnia, w połowie września, 2 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, do państwa Mary i Davida Holmesów sprowadził się mały Timmy O'Neill. Timmy miał 6 lat, był spokojnym chłopcem o smutnym spojrzeniu. Zawsze nosił ze sobą czerwone pudełko. Po krótkim czasie państwo Holmesowie zaczęli zastanawiać się, co w nim jest. Było to zwyczajne pudełko po butach, ale Timmy chodził z nim wszędzie i kładł je tak, żeby zawsze mógł na nie patrzeć. Jak myślisz? Odezwała się do męża pani Mary. Spytamy Timiego, co to za pudełko? Nie, lepiej, żeby sam opowiedział nam o nim, kiedy będzie chciał, odparł pan David. Ale on też był ciekawy, co Timmy trzyma w pudełku. Pewnego dnia państwa Holmesów odwiedziła pani Iverson z opieki społecznej. Powiedziała, że ją zaciekawiło, co było w pudełku. Widziała wcześniej Timiego w ośrodku opieki społecznej, w którym pracowała. Przyprowadził go tam pan policjant. Timmy przyjechał z nim do ośrodka ze swoim czerwonym pudełkiem w rączkach. Timmy trafił do ośrodka, ponieważ jego tata poszedł do więzienia, a mama pracowała całe dnie. I Timmy ciągle siedział w mieszkaniu sam. Zmartwiło to jego sąsiadkę z bloku, więc powiadomiła policję. I wtedy policjant przywiózł do nas Timiego, opowiadała pani Iverson, i Timmy trzymał czerwone pudełko po butach. Spytałam go, co jest w środku, ale z tajemniczą miną odpowiedział tylko: różne rzeczy. Timmy poszedł do 1. klasy. Dzieci w jego nowej szkole też były ciekawe, co to za pudełko ze sobą nosi. Kładł je zawsze na ławce koło zeszytu. Co to jest? Spytała raz pani King, nauczycielka Timiego. To jest moje pudełko, odpowiedział. Ale co jest w środku? Różne rzeczy, wyjaśnił Timmy i dalej robił zadanie z dodawania. Pani King nie chciała być wścibska, więc nie pytała go więcej o jego czerwone pudełko. Lubiła Timiego. Państwu Holmesom mówiła, że Timmy jest dobrym uczniem. Zawsze bardzo się starał. Pewnego razu pani nauczycielka napisała mu w zeszycie do matematyki: dajesz dobry przykład innym dzieciom. Na końcu narysowała dużą, uśmiechniętą buzię. Dała mu też ładną naklejkę z błyszczącą gwiazdką. Pani Mary Holmes zauważyła, że Timmy lubi ciasteczka z wiórkami czekoladowymi. Zaczęła więc dosypywać ciasteczka do słoika, żeby zawsze było ich pełno. Kiedy Timmy wracał po lekcjach żółtym szkolnym autobusem, siadał przy kuchennym stole, pił mleko i jadł ciasteczka. Pani Mary siadała koło niego i rozmawiała z nim o tym, co było w szkole. W kuchni Timmy kładł swoje czerwone pudełko po butach pod krzesłem. Pan David wracał z pracy późnym popołudniem. Codziennie wychodził z Timmym do ogrodu i rzucali do siebie piłeczką baseballową. Wtedy Timmy wynosił czerwone pudełko na dwór i kładł je na ogrodowym foteliku tak, żeby dobrze je widzieć. Timmy zabierał pudełko nawet na religię, której lekcje odbywały się w niedzielę w sali przy kościele. A kiedy kładł się spać, stawiał czerwone pudełko na stoliku obok łóżka. Thank you.
razy w tygodniu dostawał listy od mamy. Któregoś dnia przysłała mu $10 i krótki liścik od taty. Pani Mary przeczytała Timiemu liścik, a wtedy chłopiec rozpłakał się. Jego tata napisał mu, jak mocno za nim tęskni i jak ogromnie żałuje, że zrobił złe rzeczy, z powodu których siedzi w więzieniu. Pani Mary wzięła Timiego na kolana i przytulała go długo, kołysząc się z nim w bujanym fotelu. Pewnego wieczoru pan David i pani Mary pojechali z Timim do kina na film o lwie. Timmy był ogromnie uradowany. Film bardzo mu się podobał. Następnego dnia, gdy Timmy wysiadł ze szkolnego autobusu, zobaczył ze zdziwieniem, że czeka na niego pan David. Cześć, kochany, powitał Timiego pan David. Zwolniłem się dzisiaj i wyszedłem z pracy wcześniej, żeby spędzić z tobą twoje święto. Z wesołą miną rozczochrał włosy Timiego i odprowadził go do domu. Kiedy weszli do kuchni, pani Mary pochyliła się i ucałowała Timiego w policzek. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Timmy, powiedziała. Na stole stało duże pudełko, zapakowane w bardzo ładny papier i przewiązane różnokolorowymi wstążkami. Timmy odstawił swoje czerwone pudełko i rozpakował to większe. W środku był prezent. Pluszowy lew, taki sam jak na filmie. Chłopiec roześmiał się radośnie i przytulił lwa. Pani Mary odwróciła się na chwilkę, aby Timmy nie widział łez, które napłynęły jej do oczu. Pan David objął swoją żonę. Byli wzruszeni, ponieważ pierwszy raz widzieli, żeby Timmy śmiał się i był wesoły. Jego radość ogromnie ich ucieszyła. Potem pani Mary postawiła na stole tort i zapaliła świeczki. Pan David wziął za rękę ją i Timiego i wszyscy razem pomodlili się na głos, dziękując Panu Bogu i prosząc go o błogosławieństwo. A teraz, Timmy, pomyśl sobie jakieś życzenie i zdmuchnij świeczki, powiedział pan David. Timmy nie musiał długo myśleć. Zaraz wymyślił życzenie i zdmuchnął świeczki z całej siły. Udało mu się. Zgasły wszystkie. Co 2 tygodnie przyjeżdżała w odwiedziny mama Timiego. Siadała z Timim w największym pokoju, rozmawiali o szkole. Mama pytała też Timiego, czy jest szczęśliwy u państwa Holmesów. Timmy mówił, że jest, ale że i tak za nią tęskni. Wtedy mama przytulała go i głaskała łagodnie. Opowiadała mu, że ona też za nim tęskni, lecz że jest ważniejsze, by mógł spokojnie dorastać w bezpiecznym miejscu. Ci państwo, u których mieszkasz, są bardzo mili, mówiła. Zanim mama Timiego wyszła, za każdym razem mówiła mu, żeby był grzeczny. Podnosiła go i przytulała mocno i długo, aż wreszcie całowała go, odstawiała na podłogę i wychodziła. Timmy patrzył za nią w milczeniu. Było mu smutno.
Jesienią, na święto dziękczynienia, przyjechali w odwiedziny rodzice pani Mary. Timmy od razu ich polubił. Starsza pani, która była mamą pani Mary, pograła z nim w monopol, a starszy pan, tata pani Mary, opowiadał Timmy'emu zabawne historyjki, które przydarzały mu się na rybach. Na świąteczny obiad przyszli także znajomi państwa Holmesów i dom był pełen gości. Timmy jeszcze nigdy w życiu nie widział tyle jedzenia na stole. Spróbował wszystkiego. Nadszedł grudzień i zrobiło się zimno. Pani Mary i pan David kupili Timmy'emu ciepłą zimową kurtkę i rękawiczki. Mama przyniosła mu w prezencie nowy plecak. W plecaku mieściło się czerwone pudełko Timmy'ego. Teraz nosił je więc do szkoły w plecaku, a kiedy wracał do domu, wieszał plecak z pudełkiem na drzwiach szafy i zerkał na niego, odrabiając lekcje i kładąc się spać.